No, witam was. Witam was w Let's Playu amatorskiej gry pod tytułem Slender the Nine Pages. Nie Slender the Eight Pages, tylko the Nine Pages. To jest gra Artura Petrzaka i jest, bazuje oczywiście na motywie Slendermana, która zapoczątkowała właśnie Slender the Eight Pages, ale no jest to osobna gra mimo wszystko. Postanowiłem spróbować się z nią, odkryłem ją kompletnie, że tak, no kompletnie przypadkiem to złe słowo, na kanale innego YouTubeowca na nią trafiłem przypadkiem i zainteresowała mnie na tyle, żebym spróbował się z nią sam. To jest gra horror, więc jak będę przeklinał i wzywał, prawda, imię Jezusa nadaremno, no to nie zdziwcie się. No więc zobaczymy. Zaczynamy. Strasznie powoli chodzę. To jest niestety przypadłość większości z tych horrorów. Muszę powiedzieć, że nastrój jest całkiem fajny, klimatyczny. Jakieś strony może tu są? Dla mnie? Nie? No, pudło. I szafka. O, jest tam strona od razu. W szafce nic nie ma. No, to jeśli dobrze pamiętacie, od pierwszej strony zaczyna się rzeźnia. He will rape you. Przynajmniej ktoś jest mną zainteresowany. Fuck! Jezu! To była niespodzianka. Jesteś tu? Nie. Dobrze. Spadaj! Pojawił się znienacka. To jest niesprawiedliwe. Jesteś tu? Nie jest. Poszedł sobie. Bardzo dobrze. Strasznie tu ciemno. Czemu miałem latarkę wyłączoną swoją drogą? No, 3 z 9. Im więcej mam, tym będzie oczywiście intensywniej. Mógłbym biegać, ale znając naturę tych gier, im więcej biegam, tym wolniej i mniej będę mógł biegać w przyszłości, a mam wrażenie, że mi się to przyda. Fizyczne pudełka, hura! Dobra, 4 z 9. Fuck, spadaj! Nie wiem, czy te dźwięki coś znaczą, czy są tylko tak, że tak powiem, nastrojowe. Strasznie dużo szaf w tej piwnicy. Dobra. Halo! Has no eyes. No, 5 z 9. Fuck! Widziałem to! Widziałem to, spadaj! Odwal się! Dzień dobry. To strasznie zawiłe te korytarze. Fuck you! O.
No, 6 na 9. Już od tego momentu, jeśli dobrze czytałem readme tej gry, będzie mnie śledził. Czyli przestanie się teleportować, tylko będzie, że tak powiem, liniowo podążał za mną. Więc żeż fuck! Spadaj. A to się wkopałem. Oż ty. No niestety. Za pierwszym razem się nie udało, ale że to było dość krótkie podejście, spróbujemy jeszcze raz. Może powinienem jednak więcej biegać. W takim razie spróbujmy tym razem w lewo. O, to jest strona. Behind you. Tutaj mnie capnął ostatnim razem, jeśli dobrze widzę rozmieszczenie pokoi. You can't hide. 2 z 9. Widziałem! Always watching. No jaki zalotny ten Slenderman jest. Dobra, tutaj będę potrzebował klucza. O, szafka. Oj! You'll catch you. 4 z 9. Żeż fuck! Spadaj! Teleportuje się, to jest niesprawiedliwe. 5 z 9. No muszę przyznać, że intensywnie jest. Oj! Cholera. Wyłączyła mi się latarka. Nic nie widzę. O, dobra. Hello! Spadaj! Nie chcę twoich książek, cokolwiek tam sprzedajesz. Dobra, spróbujmy go wyminąć. No to nie było najmądrzejsze, co kiedykolwiek zrobiłem, no ale dobra. Póki się te... No, żeż ty chamie! Póki się teleportuje, jest jeszcze szansa, że uda mi się uciec, bo tutaj są niestety korytarze takiego rodzaju, że... jak już raz wleziesz, to nie ma ucieczki. No i od tego momentu zaczyna się, że tak powiem, 6 z 9. Teraz jak mnie tu przyłapie, to mam przerypane. Żeż fuck! Spadaj, Slender, spadaj. Jeszcze 3. No, żeż ty chamie! Dobrze, że mogę go wyminąć, bo mam względnie bliski, że tak powiem. On ma, nie ma zbyt bliskiego zasięgu do łapania. Więc kwestia chyba polega na tym, żeby na niego nie patrzeć po prostu. No! Slender! Aaaa!
Mam nadzieję, że się nie wbiłem w zamkniętą przestrzeń. Odwal się! Nie wiem, czego ode mnie chcesz, ale nie dostaniesz tego. Zmęczyłem się. Widzisz, Slender? Widzisz, przez co ja przez cię muszę przechodzić? Tu już byłem. No. Tam też już byłem. Spróbujmy tu. Tu mnie ostatnio molestował, więc muszę dobiec tam do końca. Tu ostatnio uciekałem. Tu? Nie jest dobrze, żeby tutaj tak stać. O, jest. Dobra, 7 z 9. You'll rape you. No! Wszelkie gwałty tylko za przyzwoleniem, panie Slenderman. A, nie było miłe. No, żeż ty chamie! O, 8 z 9, czyli ostatnia już jest tylko w szafce. Znaczy, nie w szafce, tylko w tamtych zamkniętych drzwiach. Czyli muszę znaleźć klucz. No, intensywnie dość. O. Tutaj? Też nie. Spadaj. Zaszedł mnie od tyłu. Nie, starczy mi jeszcze czasu na jedno podejście. Starczy. Spróbujmy. Chyba najpierw będę musiał znaleźć klucz, żeby to miało jakiś sens. Oczywiście, jeśli wlezę przypadkiem na jakąś kartkę, to nie będę narzekał. Teraz jestem koło tych drzwi. Swoją drogą, ze Slenderem to chyba mam jakąś duchową więź. I on i ja siedzimy w piwnicy całymi dniami. Jak ktokolwiek do nas przychodzi, to na sam nasz widok, prawda, wzdryga się. No dobra, czyli tu jest wyjście, okej. Mam latarkę. Stamtąd chyba. O, a jednak nie. Dobra, mamy jeden. Od tego momentu Slender zaczyna latać. Trzecia. Kurde. Takie wyskakujące są. Najgorsze. Odwal się. Latarka? Bez takich. Nie, nie ma. Kurde! Żarówka? Również bez takich. Czwarty.
has no eyes. Czy nic? A klucz? Nie, nie ma. No! Pedofil jeden. Z powodzeniem można byłoby jego model zastąpić pedoberem, obniżyć kamerę tak o jakieś 50 cm w dół i byśmy mieli symulator bycia ściganym przez pedofila. Kurna! Slender! Daj spokój! Dobra, jedziemy dalej. Dobry. Jest tu kartka? Nie. Dobrze. Swoją drogą, ciekawe jaki budynek ma takie gigantyczne piwnice. Pamiętam, pracując w gmachu w archiwum na stażu, nie było tak dużych piwnic, a to przecież największy budynek w okolicy. 5 z 9. No! Slender! Pedofilu jeden. Tu? Nie. A może tu? Dobra, znowu nie mogę znaleźć kluczy. Już byłem? Chyba byłem. Cholerny Slender. No. A nie Slender. To jest nieprzyzwoite tak się skradać. No, żeż chamie. Przebrzydły. Gdzie ja idę? No już się zgubiłem. No trudno. O, jestem w tych okolicach. Tutaj mogło być kartki i mogło być klucze. Jest klucz? Nie ma klucz. No! Nie! Czego ty ode mnie chcesz, facet? Nie, nie. No. Byłem tutaj już, cholera. A to są drzwi na klucz zamknięte. Tam jest wyjście. A tu jest cholernie ciemno. Kręcę się znowu, jak w gówno w przerębu. No, Slender. Tutaj też już byłem. Gdzieś jeszcze nie byłem. W którymś z tych wewnętrznych pokoi nie byłem. Prawdopodobnie tutaj. Taka geometria jest dziwna. Tak jest. Nie było mnie tutaj. O, 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 o! Klucz. Bardzo dobrze. He will rape you. Zboczył jeden. Nie, ty chamie! No i ono... Teraz będę musiał stosować niezłe sztuczki. O, żeż ty chamie! Żeby go wyminąć, ponieważ on
w tym momencie już zaczyna mnie, że tak powiem, ścigać, dążyć za mną. Siedem z dziewięciu. Spadaj. Nie wyszło. No nic, to w takim razie być może jeszcze kiedyś spróbuję wrócić do tej gry i przejść ją do końca. Na razie, że tak powiem, to było takie jednorazowe podejście. Polecam wam sprawdzić tą grę, bo mimo wszystko, mimo takiego, że tak powiem, minimalizmu, całkiem nieźle się sprawuje i przyjemnie się dość gra. No. Aha, i obwieszczenie Amnesia startuje 24 lutego. Także pozdrawiam was, dziękuję, że do mnie dołączyliście. Trzymajcie się, cześć!